za gościnę w Państwa domach i żegnając się w imieniu Katarzyny, która realizowała nasz program i swoim, pragniemy złożyć Państwu serdeczne życzenia. Życzenia. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Niech zmartwychwstały Pan błogosławi. Świąt paschalnych, świąt paschalnych. Tak. Ja powiedziałam Bożego Narodzenia, oczywiście świąt paschalnych, zmartwychwstania Pańskiego. Ojcu, dziękuję również za współpracę i za czuwanie nad... Czyli do za tydzień, Pani Małgosiu. Tak, tak, do zobaczenia. Bardzo dziękuję. I do usłyszenia. Dziękujemy też i Państwu. Minuta po 13. Słuchają Państwo Radia Maria w naszym programie Czas na Wiadomości. Przedstawią Justyna Kendra i Piotr Brzezina. Prezydent Andrzej Duda oraz minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zainaugurowali dziś doroczną odprawę kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych. Wśród poruszanych tematów są m.in. implementacja postanowień szczytu NATO, zmiany w systemie dowodzenia oraz pierwsze wnioski ze strategicznego przeglądu obronnego. Spotkanie w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego zaczęło się od uroczystego powitania prezydenta i zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy. W swoim przemówieniu podkreślił on, że Polska swoje zobowiązania sojusznicze traktuje poważnie i życzyłaby sobie podobnego traktowania ze strony państw członków NATO. Naszym najważniejszym zadaniem jest budowanie silnego państwa. W tym silnym państwie armia sprawna, dobrze wyposażona, świetnie wyszkolona, posiadająca także niezbędne doświadczenie i przygotowanie zarówno do obrony granic Rzeczypospolitej, jak i do współdziałania sojuszniczego ma absolutnie fundamentalne znaczenie. Ta współpraca oznacza relację dwustronną. My jesteśmy w NATO i w NATO realizujemy swoje zobowiązania, ale chcielibyśmy i życzymy sobie, aby także i Sojusz Północnoatlantycki traktował istotne dla nas sprawy w sposób poważny. Później głos zabrał szef MON-u Antoni Macierewicz, który zwrócił uwagę, że przed polskim wojskiem stoją nowe, ważne działania. My spełniamy swój obywatelski, narodowy obowiązek przed następnym rokiem, przed którym piętrzą się nowe zadania, częściowo wynikające z tamtego, ale w dużym stopniu także związane z koniecznością spełnienia celu zasadniczego tego, by Armia Polska była zdolna do efektywnej, skutecznej, pełnej ochrony całego terytorium Rzeczpospolitej. W dzisiejszym spotkaniu biorą też udział wiceministrowie obrony narodowej, szefowie służb specjalnych oraz najważniejsi dowódcy, w tym gospodarz odprawy, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał broni Leszek Surabski. Podczas corocznej narady podsumowuje się realizację zadań z ubiegłego roku i określa priorytety dla resortu i wojska na kolejne miesiące. Zasadnicza część spotkania odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Rozpisano konkurs, który ma wyłonić autorów projektów pomników smoleńskich. Organizatorem jest Społeczny Komitet Budowy Pomników Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Także wiadomości na dzisiejszy dzień, środę, jutro czwartek, piątek, sobota i te babilonki już się zaczną, ale jakoś tak wszyscy razem będą mieć. I żeby umieli się pogodzić, to jest tak w Anglo-Ameryce Białystok, gdzie wszyscy razem umieją się pogodzić. W zgodzie żyć, bez stresu, bez agresji. Natomiast widzicie Państwo, co w pozostałej części świata, ile złego, nawet wysadzić w powietrze chcieli piłkarzy niemieckich, ale to nie byle jak, to w sposób przemyślany, sposób no straszny. Był prezydentem Rzeczypospolitej, był prezydentem Warszawy, był ministrem sprawiedliwości, był szefem Najwyższej Izby Kontroli, był pierwszym zastępcą przewodniczącego Solidarności, Radio był działaczem Wolnych Związków Zawodowych, był działaczem był, Solidarności. Był i był. Radio Koncita. Od kilku lat trwają dyskusje na temat miejsca i formy upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej w